Tomasz Kaczyński, dzień dobry, zapraszam na magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. We wtorek odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Lubicz, inaugurująca kadencję 2024-2029. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady obrady prowadził radny senior Sławomir Sacharuk. Zwycięzca wyborów na wójta i dotychczasowy wójt Marek Nicewicz został zaprzysiężony na swoją drugą 5-letnią kadencję, a 14 radnych złożyło ślubowanie. Wyłoniono również prezydium Rady oraz przewodniczących komisji. Przewodniczącym Rady Gminy Lubicz radni wybrali Marcina Różyckiego, a wiceprzewodniczącymi Mirosława Jackiewicza i Adama Sadowskiego. Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki został Sławomir Sacharuk, Komisji Samorządu, Budżetu i Rozwoju Jarosław Rybiński, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jolanta Nikiel, Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny Katarzyna Gałka, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Przemysław Gorczyca. Przypominamy, że w Złotoriec z powodu rezygnacji z funkcji radnego Zbigniewa Szczepańskiego odbędą się wybory uzupełniające. Ich termin nie jest jeszcze znany. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. Droga w Rogówku łącząca tę miejscowość z Młyńcem Pierwszym jest już gotowa. W środę odbył się odbiór. Teraz na 605 metrach jest to jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 metrów wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa. Przeprowadzono także prace związane z oczyszczeniem i wyprofilowaniem rowów odwadniających. Koszt robót, czyli 945 tysięcy złotych, został w całości sfinansowany z budżetu gminy Lubicz. Wykonawcą była firma ZDB Rogowo. Poza tym w gminie trwają inne inwestycje drogowe, m.in. w Złotorii, na ulicy Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów, czy w Lubiczu Dolnym, gdzie wykonawca kończy budowę ulicy Magnoliowej. Odbiór tej ostatniej zaplanowany jest w przyszłym tygodniu. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. Rozpoczął się konieczny remont wiaduktu nad autostradą A1 w Nowej Wsi w gminie Lubicz. Przejazd drogą wojewódzką 657 między Nową Wsią a Złotorią jest zamknięty. Jedyny możliwy objazd dla ruchu samochodowego wjedzie przez Toruń. Dla uczniów z Nowej Wsi wójt gminy zabezpieczył dowozy do szkoły dodatkowym, specjalnie podstawianym autobusem, który trasą przez Toruń dotrze na miejsce. Podobnie będą odbywać się powroty. Uczniowie po lekcjach są odwożeni o godzinie 15.30 do domu, taką samą jak poranna trasą. Bez zmian kursuje autobus szkolny od strony Grabowca do Złotorii. Dodatkowo na czas remontu wiaduktu w Nowej Wsi i zwiększonego natężenia ruchu w Lubiczu Dolnym zostanie wprowadzony tymczasowy rozkład linii 105. Wszystkie rozkłady jazdy z aktualnymi godzinami miejsca zatrzymywania się autobusów oraz dokładny harmonogram kursowania znajdziecie na stronie internetowej lubicz.pl. Powrót do normalnego rozkładu nastąpi niezwłocznie po ukończeniu remontu wiaduktu. Przewidywany czas zakończenia to 28 maja 2024 roku. To był magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kaczyński.